20 kwietnia bieżącego roku już po raz 9 odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, Magazyn Technologii Bezorkowych Bezpługa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z terenu całej Polski. Jego celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej bezpiecznej i wydajnej pracy w rolnictwie, znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony życia i zdrowia. Wydarzenie to nie mogłoby się odbyć bez współpracy z firmą Bayer Crop Science, sponsora głównego konkursu, który ufundował roczne stypendia dla laureatów. Jesteśmy kolejny rok zaszczyceni możliwością pełnienia tej funkcji. Tego typu zdarzenia jak ten konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie jest rzeczą absolutnie niezbędną. Biorąc pod uwagę wypadkowość, zwłaszcza wypadkowość w rolnictwie, trzeba koniecznie coś robić. My, to znaczy Bayer, jako lider branży w produkcji żywności, bo tak to określę, bo to już nie tylko są ochrona roślin, ale także nasiona, czujemy się zobowiązani mieć swój wkład w bezpieczeństwo pracy na wsi i w efekty pracy rolników, nie tylko na samym polu, ale także w tym, co się dzieje w gospodarstwie. Konkurs wpisał się już na stałe w kalendarz roku szkolnego szkół rolniczych i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W tegorocznej 9. edycji w szkolnych eliminacjach wzięło udział 2863 uczniów ze 115 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu centralnego zgłoszono 114 uczniów. Partnerem strategicznym konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która od lat propaguje inicjatywy na rzecz promocji zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie. Dzięki takim konkursom, tej 9. edycji, dzięki konkursom, które pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia przeprowadzają w szkołach, w miejscach zamieszkania rolników, mamy tą wieś bezpieczniejszą. Tak jak dziś minister powiedział, dużo ciepłych słów. Po raz kolejny odnotowaliśmy spadek liczby wypadków w rolnictwie. Mamy ich 19 tysięcy, więc jest to nasz ogólny sukces. I właśnie dzięki takim konkursom, dzięki pracy 300 inspektorów prewencji w terenie możemy być spokojni o los rolników. Finaliści konkursu musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, która często wykraczała poza ramy szkolnych programów nauczania. Uczniowie pisali egzamin składający się z dwóch części – testu wyboru, w którym zaznaczali prawidłową odpowiedź, oraz z testu niezgodności polegającego na odnalezieniu na wyświetlonych zdjęciach nieprawidłowości względem norm bezpieczeństwa. O kolejności miejsc w końcowej kwalifikacji decydowała liczba zdobytych punktów oraz czas oddania pierwszego zestawu testowego. Czy pytania szczegółowe były bardzo? No tak, to myślę, że zobaczymy. Pierwsza część, czyli pisemna, gdzie było dużo dosyć skomplikowanych pytań. Podczas trwania egzaminu nauczyciele i opiekunowie uczniów wzięli udział w sesji wykładowej zorganizowanej na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW, podczas której zostały zaprezentowane 3 prelekcje. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji na temat zagrożeń w rolnictwie, a prawidłowego dopasowania środków ochrony dróg oddechowych. Firma 3M, sponsor konkursu, po raz kolejny wsparła organizatorów tego wydarzenia. Jako dział bezpieczeństwa pracy angażujemy się w budowanie świadomości już od najmłodszych lat. Świadomości na temat bezpieczeństwa pracy i zagrożeń, jakie pojawiają się na różnych stanowiskach pracy. W ten sposób powstała nasza kampania edukacyjna pod nazwą Chroń swój świat. Pod parasolem tej kampanii kryje się kilka programów. Jednym z nich jest Akademia Rolnika. W programie tym stawiamy na edukację uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół o profilu rolniczym. Chcemy uświadamiać o zagrożeniach, jakie są związane z pracą w gospodarstwach rolnych. Stąd angażujemy się w takie akcje jak konkurs przeprowadzony na uczelni SGGW. Po zmaganiach egzaminacyjnych nauczyciele i uczniowie wzięli udział w pokazach i atrakcjach zorganizowanych przez pracowników oraz studentów Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW.
Tegoroczna edycja konkursu została objęta patronatem rektora SGGW, jego magnificencji profesora doktora habilitowanego Wiesława Bielawskiego oraz patronatem honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Krzysztofa Jurgiela. Promujemy, podejmujemy działania prewencyjne, tak żeby, tak jak wspomniałem, na początku lat 90., a lata współczesne, to jest ogromna różnica, tych wypadków jest dużo, dużo mniej w porównaniu z latami poprzednimi, więc te działania prewencyjne podejmowane wspólnie przez resort rolnictwa, przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przynoszą zamierzony skutek. Laureatami konkursu zostało 5 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Nagrodą główną dla laureatów było zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ponadto zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zostali również obdarowani nauczyciele 5 laureatów w uznaniu ich pedagogicznych osiągnięć i promowania w szkołach zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. No co, może podnieść poziom swojej wiedzy na pewno i może przy tym zgarnąć niezłe nagrody. Cenimy sobie to wydarzenie jako ważne wydarzenie dla szkoły, ponieważ szkoła przy tej okazji mogła się zaprezentować, mogła przedstawić ofertę kształcenia i z drugiej strony, że mogliśmy poznać zarówno młodzież, jak i ich opiekunów, którzy związani są z kulturą techniczną, z pracami inżynierskimi, a więc młodzież o określonych zainteresowaniach, które są zgodne z profilem części kształcenia prowadzonego w SGGW.